Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was już w szóstej sesji nagraniowej z gry Jak 2 Renegade na PlayStation 3. Cóż mogę więcej dodać w tej sesji, moi drodzy? To będzie ostatnia sesja nagraniowa z tej otóż gierki. Tak więc co mogę więcej powiedzieć? No, w dużym skrócie, ostatnim razem. Udało nam się w zasadzie porobić parę misji, parę takich spoko, parę takich gównianych misji, oczywiście. No i teraz mamy możliwość udania się na wyścig klasy pierwszej i zmierzeniem się z Erolem. Ciekaw jestem, co tam się wydarzy ciekawego. A wy? Jak myślicie? Pozwólcie, że na chwilkę luknę na pauzę, bo coś się tutaj zbugowało z soundtrackiem i to mi się bardzo nie podoba. Chyba jest git, tak mi się wydaje. Tja, powinno być jak najbardziej git, dobra. Nie wiem czemu soundtrack się jakoś dziwnie zbugował. I zamiast normalnej muzyki leci muzyka, jakbym szedł na piechotę. Do miejsca, gdzie będzie wyścig. Swoją drogą, no to możemy się już w sumie steleportować, no bo nic szczególnego nie mamy tutaj do roboty, a drogę myślę, że już i tak też znacie. Jak dojechać do warsztatu Kiry. Tak więc widzimy się na miejscu. No i już dojeżdżamy, moi drodzy. Okazało się, że to jednak nie był błąd soundtracku, tylko był to błąd moich słuchawek, ponieważ nie były do końca podłączone. Co spowodowało, że dźwięk był trochę tak, jakby był pod wodą. Tak więc tu już mam zastosowanie, że teraz musiałem dokładnie je podłączyć. No i co? Idziemy do warsztatu Kiry i dowiemy się co i jak. I'll show you guys what I've been working on if you promise not to laugh. Ooh, I love surprises! And I love to laugh! Show me, show me. I've been building a replica of our crashed rift riding machine from old artifacts. That's my girl! But I'm still missing two pieces. Figures. Vin says I need an artifact called the Time Map and an old energy gem history books call the Heart of Mar. And I've looked in every book on precursor history I can find, but the rift ring seems to have vanished. You did all this? I mean, that's useful. Oh, will you two stop moping around and make up already? I've seen the Heart of Mar. Crew has it. We'll get those two artifacts, Kira. Attention all drivers. The Class 1 Championship race is about to begin. Well, here goes. The race of my life. Jack, I just wanted you to know, well, you're the best racer I've ever seen. Hey! What about me? I helped get us here! Do you want to drive? Against that crazy Loon Arrow? No way! You got the handlebars, brother. And you'd better keep us alive, or I will never speak to you again. Obviously. Leave him in the dust, Jack. No i cóż. Dowiedzieliśmy się, że Kira próbuje odbudować replikę tego pojazdu, dzięki któremu dostaliśmy się do Haven City. Wiecie, z naszej przeszłości do przyszłości. I co ciekawego jeszcze się dowiedzieliśmy, to to, że oczywiście Kira wybaczyła Jackowi, powiedziała, że jest najlepszym ścigaczem, że wierzy w niego. Jack oczywiście usłyszał informację, że zaraz startuje wyścig, więc można by powiedzieć, że Jack to też podkreślił słowami, w sumie to nie można powiedzieć, bo podkreślił to słowami, że będzie to wyścig, który będzie decydował o los jego życia, coś takiego. Nie wiem, chyba dobrze wytłumaczyłem, a jeżeli źle, no to oczywiście możecie mnie poprawić. No i Kira potrzebuje też dwóch artefaktów, oczywiście Heart of Mar, czyli Serce Mara, oraz Time Map, czy jakoś tak to się nazywało. Dobra, tutaj mamy zdjęcie Erola, co już pokazuje, że badass jest badassem. I swoją drogą, Erol na minimapce jest oznaczony tym czerwonym trójkątem. A, i ta sesja będzie w 60 FPS-ach, no bo stwierdziłem, że czemu by nie. Ładnie nawet i płynnie chodzi to wszystko. A teraz czas na cutscenkę. Greetings, racers! Today your nerve and skill will be tested for our amusement. If any of you should by some small chance beat our grand champion, Harold, then you will be awarded a month's supply of eco! And a short tour of my palace to see how the other half look. Good luck, and die free! Ready,
sense! No to zaczynamy! Zaczynamy wyścig. Cóż ja mogę powiedzieć na temat tego wyścigu? Jest to jeden z łatwiejszych wyścigów, jak nie najłatwiejszych. Komputer Erola jest tutaj dosłownie żartem. I to dosłownie i w przenośni. Serio, Erol jest tutaj tak osłabiony, że ja nawet nie wiem, dlaczego na tamtym wyścigu dostał takiego turba z dupy, a teraz to jakby sobie nie radzi. To ma być champion? Serio, Baron Praxis na takiego dupka stawia, który zresztą, jak widzicie, no za bardzo nie potrafi tutaj kontrolować własnego pojazdu. Sami zresztą widzicie na minimapce, co on teraz odpierdzielił. Śmietnik jeden. No ale dobra, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa z tym wyścigiem, to mogę powiedzieć, że ja i moi kuzyni nie mieliśmy w ogóle problemu z tym wyścigiem. Dosłownie był on picuś glancuś. Jeżeli gdzieś wspomniałem, że mieliśmy problem, to serdecznie przepraszam, dlatego że mówię, no sięgnąłem teraz pamięcią i okazuje się, że jednak no nie mieliśmy zbytnio problemu. Erol w ogóle zniknął, ej! Ty patrzcie, nie ma go! Ej, ten kretyn sam siebie rozjebał. WTF? Co tutaj się właściwie stało? Ej, bez kitu jego nie ma! What the fuck? Ej, co tu najlepszego się odwaliło teraz? I to ma być, przepraszam bardzo, champion? Śmiechu warte. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Przepraszam najmocniej, po prostu miałem tutaj malutki wjazd do pokoju, ale już jest wszystko git. Wracając do mojej, powiedzmy... mojego tutaj śledztwa. Erol to dosłownie jest skończony idiota. Serio, champion, który wjeżdża w byle jaką ściankę i się nokautuje sam. Ej, dobra, możecie powiedzieć, że ja za bardzo panikuję, że za bardzo tutaj, nie wiem, się czepiam, ale mi osobiście nigdy coś takiego się nie wydarzyło na drodze. W tym wyścigu, w sensie. Nigdy. Nigdy jeszcze Erol sam siebie nie znokautował. Nigdy. To, co tutaj widzicie, to wszystko się dzieje pierwszy raz. Ale mam nadzieję, że cutscenka normalnie się włączy. No, i wyścig wygrany. X. And who is this word? In my word, good men are bought and broken. So which is it? Surprise. What? Just a little closer. We need to talk. Fool! Don't you get it? It's over, Jack. All the heroes died long ago. Only survival remains. By whatever means, this city is mine. These lives are mine. This war is mine. War people die! Kill him! Watch out! I win, Jack! After them! Okej. No i teraz uciekamy, moi drodzy. Więc w dużym skrócie, co tutaj się odwaliło do jasnej ciasnej? O, mamy teraz jakby ten... Security pass do zamku, a raczej do pałacu, sorry, nie zamku, bo to nie jest castle, tylko palace. W dużym skrócie, co tutaj się odwaliło teraz? Baron Praxis dał bardzo proste zasady wyścigu. Ten, kto wygra wyścig pierwszej klasy, dostanie dostęp do pałacu. No i oczywiście tam Erol wspomniał na początku, że on nie chce tutaj wygrać, on chce Jacka. Co oczywiście może brzmieć dwuznacznie, no bo jak tutaj dłużej się zastanowimy nad tym, tak przeanalizujemy słowo po słowie Erola, to można by tutaj śmiało zauważyć i śmiało podkreślić, że Erol ma pociąg do chłopców, a raczej do mężczyzn, co jednoznacznie zachowuje się z tym, a raczej jednoznacznie nie zachowuje się, a jednoznacznie... podsumowuje go, że jest, no, ciepły, lubi chłopaków, jest gejem, innymi słowy. No ale tak, oczywiście Erol to jest idiota i w trakcie, kiedy chciał wygrać wyścig, to wjechał w
mroczne echo, co spowodowało, że zginął na trasie. Warto też wspomnieć, że Baron Praxis w momencie, kiedy zobaczył tożsamość, znaczy zobaczył, kiedy rozpoznał Jacka, że to Jack wygrał ten wyścig pierwszej klasy, to nie mógł uwierzyć i chciał oczywiście, żeby Jack się odpierdzielił i że tam podkreślił to słowami, że o, to życie jest moje, wojna jest moja, wszystko jest moje, ta, srały muchy, będzie wiosna. W sumie to już jest wiosna. Taka ciekawostka. No i cóż, Errol zginął, więc niestety już Errola nie zobaczymy. Na 100% go nie zobaczymy, no kurde, moi drodzy. Ja bym miał was okłamać? Oczywiście ten, kto zaspoileruje coś w tej kwestii, to oczywiście timeout, ban i co tylko, i komentarz skasowany. A teraz zobaczmy, co u góry jest ciekawego. Co tam ciekawego mamy? Ja to swoją drogą nagrywam w ostatni dzień kwietnia, bo 30 kwietnia. Tak więc jo. Jakieś tutaj działko. O, drzwi się nam otwierają. Proszę, proszę, co my tu mamy? I shouldn't have trusted you. Back where we started, huh? Don't play with me. All along you've been trying to undermine our war with the metalheads. Whose side are you on? Listen, Ashlyn, your father's planning something terrible, and if... My father can destroy the metalhead armies once and for all. If he cracks open the precursor stone, the explosion will kill all of us. Don't you get it? That's right. Not so hard, huh? Even I can figure this one out. Don't you move. Vin, come in. What? What? I've got my hands full here, you know? You know all about the precursor stone myth, right? Sure. I did my e-kinetic energy doctorate on pre-Turian theoretical physics. Why? What would happen if the precursor stone were to be, say, violently cracked open? Great. As if I didn't have enough to keep me awake at night, you give me one more thing to dread, and thank you very much. If someone actually had the stone, according to my calculations, a runaway ego surgeon cracking open would theoretically destroy everything. Everything? All things. Every single thing. Now, if you don't mind, I'm gonna go throw up. Bye-bye. Trust me, Ashlyn. We have to stop him. I'll try to find out more. But right now, my father is meeting crew at a secret weapons factory near the dig. Here. That's my top-level security pass. It'll get you into the factory, but it won't get you back out. We never had this conversation. No dobra. Tutaj była cutscenka między oczywiście Jackiem i Ashley. I okazuje się, że Ashley na początku chciała powstrzymać Jacka i Daxtera oczywiście, żeby tutaj nic nie kombinowali i generalnie nie chciała nam na początku uwierzyć, że Baron Praxis chce zniszczyć Precursor Stone, że wiecie, że Precursor Stone będzie miał takie czynniki, że jak zostanie zniszczony, no to no cóż, to życie zostanie, że tak powiem, tutaj zakończone, no bo wszyscy zginą. Ashley na początku nie chciała uwierzyć, więc skontaktowała się z Vinem. Vin oczywiście przekazał informację i również potwierdził to, co Jack i Daxter próbowali jej od początku wmówić. No i teraz Ashley skomentowała to słowami takimi, że no jej ojciec to jest dupek. I teraz uwaga, bardzo ważna kwestia. Pamiętacie, że przed chwilą Baron Praxis był na tym wyścigu? Okazuje się, że w przeciągu tej sekundy, kiedy dostaliśmy się do tego pałacu, Baron Praxis już jest w Weapons Factory, coś takiego, ta lokacja się ta nazywała. Ona jest właśnie obok Diga. No i okazuje się, że on tam jest z crew i nad czymś tam pracują. Ciekawe nad czym. Ale dobra, jak widzicie, musimy teraz się wydostać z tego zamku, bo dostaliśmy czarny security pass, który oczywiście nam odblokowywuje dostęp do tego Weapons Factory. Jak tutaj z ammo stoimy? No, mógłbym powiedzieć, że nawet spoko. I teraz taka ciekawostka, jak widzicie, zamek się rusza. No dobra, może nie dosłownie cały zamek, ale ta półkula, na której teraz się znajdujemy, się porusza. W kółko się kręci, tak jakby. Znaczy dobra, no może nie tak jakby, ale będzie można to zaraz zauważyć. I tak, ten poziom nie ma checkpointu, tak więc jeżeli będziecie blisko końcówki, to tutaj jest wasz najbliższy checkpoint, cholera jasna. I to jest warte uwagi, dlatego że ja i mój kuzyn mieliśmy z tą misją malutki problem, a raczej z przedostaniem się z tego pałacu tam, bo jednak ta lokacja jest napastwiona Crimson Guardami, jak zresztą możecie zobaczyć. No i to, że to działko tutaj się odpala, to wcale nie pomaga zbyt wiele.
Praktycznie to bardzo przeszkadza, jeżeli miałbym być szczery. Więc wybijmy tutaj wszystkich, kurde, Crimson Guardów. Fajnie byłoby, gdyby tutaj, nie wiem, jakieś... O! Dziękuję. Jakaś apteczka by się właśnie przydała. Teraz jetboard. I zium! Na drugą stronę, dokładnie tak. Czyli po Bożemu, innymi słowy. Tja, to już jest ostatnia sesja i... Po tej sesji już się żegnamy z Jackiem dwójką. W zasadzie to w tej sesji będziemy się żegnać już z Jackiem dwójką. Szkoda trochę, fajna seria. Fajnie mi się, przyjemnie mi się prowadzi, że tak powiem, tę serię. O, apteczka, fajnie. Tutaj będę musiał teraz mega się skupić, dlatego że jak widzicie... Ta sekcja, no nie powiem, że nie do najłatwiejszych nie należy. Dobra. Jest git. Teraz tak, 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 tak. Okej. Fuck, najgorzej. I wszystko od zera. Ja pierniczę. Przecież to nerwicy dostać można czasem. Dobra, jestem z wami z powrotem. Troszeczkę się musiałem tutaj skupić. Nie powiem, że nie. Bo ja mówię, tak mniej więcej to robię teraz pamięciówkę tutaj, bo niezbyt pamiętam za dobrze tę misję. Dobra. Ej, to by było na tyle w sumie. To już wszyscy są wybici tutaj. Kto normalny tutaj drzwi stawiał? What the fuck? No to tylko taki ćwierćmózg jak Baron Praxis chyba wstawia tutaj drzwi, co nie? Bo normalna osoba, czyli te półgłówki pokroju Crimson Guard, to oni pewnie... nie jeden pewnie tutaj spadał na sam dół i się zabijał od razu. Świętej pamięci Crimson Guard. Nie, naprawdę, jestem w stanie się założyć, że... Crimson Guardowie nie są aż do takiego stopnia przeszkoleni, żeby, nie wiem, nie spaść w dół i się nie zajebać przy okazji. Serio mówię. Okej, już jestem. No, i to by było na tyle w sumie. You are right, Jack. What my father's doing is wrong. I need to help fix this. If you get to the weapons factory, maybe we can stop him. I'll meet you there. No, tutaj Ashley jeszcze z nami tutaj porozmawiała, bo... Chciała nam przekazać informację, bo chyba nie może dalej żyć z tą informacją, że Jack miał jednak rację. Więc musimy udać się teraz do Weapons Factory i tam powstrzymać Barona i crew. Bo budują replikę niebezpiecznej bomby swoją drogą. Wiecie co? Trzeci akt gry chyba jest jednym z najciekawszych aktów moim zdaniem. Nie wiem jak wy uważacie. Tak czy siak... Lecimy. Myślę, że tutaj mogę sobie na luziku pogadać, bo i tak nie będziemy mieli żadnego komunikatu więcej. O, tutaj Dick, do którego już i tak nigdy nie wrócimy. Szkoda bardzo, bo Dick jest bardzo fajną miejscówką. I teraz tak. Ciekawostka. Taka związana w sumie z moją oczywiście głupotą. Kto by pomyślał, że będę o swojej głupocie gadał na Let's Play z Jacka. Jak byłem mały, to ja i mój kuzyn myśleliśmy początkowo, że mamy iść właśnie do Dig. I nie ogarnęliśmy, że za nami jest miejsce, które jest nawet zaznaczone, bo się świeci. Czyli Weapons Factory. I do którego teraz w zasadzie już idziemy. Moje wspomnienia z Weapons Factory są takie, że była to misja, która... narobiła mi mocno złości narobiła przede wszystkim i była bardzo upierdliwa, ale sama walka z bossem, który tam na nas czeka, była mega easy. No to co, zaczynamy. Jakie mamy zadanie tutaj? Musimy przede wszystkim do góry, proszę.
Dokładnie. 295. Nie ma tutaj żadnych innych? Nie. Teraz możemy zjeżdżać. Sorry, ja nie potrafię po prostu tych precursor orbów zostawiać. Jak są gdzieś blisko, to po prostu muszę je mieć. Dobra, ja się może trochę od mikrofonu oddalę. Żeby nie było. I teraz tak.